Pomnóżmy 7 razy 253 i zobaczmy, co może nam z tego wyniknąć. Tak jak w poprzednim wideo, zapiszemy najpierw większą liczbę na górze 253, a siódemkę poniżej. Siódemka ma tylko jedną cyfrę na miejscu jedności, więc zapiszemy ją w kolumnie albo na pozycji jedności pod trójką, która też reprezentuje jedności w liczbie 253. Jeszcze znak mnożenia i możemy liczyć. Możemy to przeczytać jako 253 razy 7 i wiemy już, że oznacza to to samo co 7 razy 253. Jest wiele sposobów na obliczenie tego działania, a sposób, którego tutaj używamy, nazywa się mnożenie pisemne. Zaczynamy od siódemki i mnożymy ją kolejno przez wszystkie cyfry górnej liczby. Przez trójkę, potem przez piątkę, potem przez dwójkę. I jeżeli w wyniku tych działań pojawią się liczby dwucyfrowe, to będziemy odpowiednio przenosić. Najpierw 7 razy 3. 7 razy 3 równa się 21. To już wiemy z tabliczki mnożenia. Możecie policzyć to w pamięci bez zapisywania, ale chcę, żeby było widać, które cyfry skąd się biorą. Mnożenie pisemne polega na tym, że jedynkę zapisujemy w kolumnie jedności, a dwójkę przenosimy do kolejnego rzędu, w tym przypadku do rzędu dziesiątek i zapisujemy tutaj u góry. Teraz obliczamy 7 razy 5. Tabliczki mnożenia wiemy, że 7 razy 5 to 35. Jeszcze mamy w pozycji dziesiątek tę dwójkę, którą przenieśliśmy i mnożymy 7 razy 5, a do wyniku 35 dodajemy tę dwójkę. Razem mamy 37. Teraz z tych 37 siódemkę zapisujemy w tej samej kolumnie dziesiątek, a trójkę przenosimy do następnej kolumny i zapisujemy tu. Teraz mnożymy 7 razy 2. 7 razy 2 to z tabliczki mnożenia 14. I znowu nie wpisujemy tak po prostu tej czternastki, tylko dodajemy do niej przeniesione wcześniej 3. 7 razy 2 równa się 14, 14 dodać 3 równa się 17. I tę 17 zapisujemy. Możemy zapisać ją w całości, bo to było ostatnie nasze mnożenie